Dosłownie przed chwilą zakończyło się losowanie kolejnej rundy Ligi Europejskiej. Wiemy już, z kim zagrają polskie drużyny. Króciutki komentarz. Wisła na pewno ma większe powody do zadowolenia niż Legia. Wisła trafia na Standard Liège, czyli absolutnie drużynę, która jest w jej zasięgu, o ile to będzie Wisła nie z pierwszego meczu z Odense, tylko na przykład z meczu z Twente, czy tego wyjazdowego meczu z Odense. Trudniejszego rywala ma Legia, Sporting Lizbona, no jeszcze niedawno w Lidze Mistrzów wysokie progi, ale ja się nie odważę skreślić Legii, powiedzieć, że jest bez szans. Nie dawałem jej szans ze Spartakiem Moskwa. Pamiętamy, jakimi to heroicznymi bojami się skończyło i zwycięstwem, więc dlaczego by Sporting miałby nie być do ogrania, zwłaszcza, że nagrodą w następnej kolejce może być Manchester City. Ale ja nie o tym, ja o najciekawszych meczach w ten weekend w Europie. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się pojedynek Sewilli z Realem Madryt. Najciekawiej w kontekście walki o Mistrzostwo Hiszpanii. Ciekawe, jak Real, czy podniesie się już, a znając José Mourinho, pewnie tak. Pewnie nie zobaczymy śladu, że dopiero co Real przegrał na Santiago Bernabeu z Barceloną w Grand Derbach. No bo Mourinho jest w stanie skoncentrować swoich piłkarzy na celu, jakim jest Mistrzostwo Hiszpanii, a tutaj Real, co przyznaje wielu fachowców i ja też, Real nadal jest faworytem do tytułu, nawet zakładając, że przegra i to rewanżowe spotkanie z Barceloną na Camp Nou, to jednak Barcelona o wiele częściej gubi punkty ze słabymi drużynami. Real już udowodnił nam w tym sezonie, że punktów nie gubi, że też te słabe drużyny zupełnie inaczej grają z Barceloną, blokują, stawiają autobus w polu karnym, a z Realem starają się powalczyć i nadziewają się na te madryckie bardzo szybkie ataki, kontry. I myślę, że na Stadio Pizjuan w Sewilli gospodarze nie będą bronić, murować bramki. Wyjdą, będą chcieli zagrozić Realowi. Może nawet strzelą gola. Ja stawiam, że jednego, ale skoncentrowany Real, nakręcony przez Mourinho, odpowie trzema bramkami. Stawiam na wynik 3-1, bo wydaje mi się, zresztą te zmiany, które ma wprowadzić Mourinho, Higuain od pierwszej minuty, tym razem Karim Benzema siądzie na ławce. Myślę, że Ozil nie zagra, bo bardzo rozczarował w meczu z Barceloną i Mourinho, który nie krytykuje publicznie swoich piłkarzy, ale mówił, tak rzucił taką kwestię, że no nie podoba mu się, jak piłkarze bronią tylko na 50%, to było właśnie moim zdaniem skierowane do Ozila. Spodziewam się Kaki i spodziewam się huraganowych, szybkich ataków Realu i trzech goli. W niedzielę arcyciekawy mecz Manchesteru City na wyjeździe na Emirates z Arsenalem. Pierwsza porażka City w lidze angielskiej przed tygodniem z Chelsea. Nie najlepsza gra, pogubiony City w defensywie. A do tego jeszcze konflikt Mario Balotellego, który pobił się na treningu z Mikarem Richardsem, czyli wychowankiem City, czyli no, jest jakieś zawirowanie. Arsenal, gdyby nie ta defensywa Arsenalu, byłby moim faworytem. Co prawda Chelsea defensywa jakoś wytrzymała ataki tych fenomenalnych ofensywnych zawodników City, Aguero, Dzeko, później Nasriego, Silvy. No jakoś tak liczę, że też i Wojtek Szczęsny tutaj w roli bohatera, ale jakoś stawiam na remis bramkowy 1-1 w fenomenalnej formie Robin van Persie, stąd taki typ, że w tym meczu padnie remis. Jakoś nie jest dla mnie aż takim faworytem Arsenal. Może powinienem stawiać na Arsenal, ale jakoś też pamiętny moich poprzednich typów stawiam na 1-1 w tym spotkaniu. Wreszcie także w niedzielę myślę, że bardzo ciekawy mecz w lidze włoskiej w Serie A. Napoli, objawienie Ligi Mistrzów i poprzedniego sezonu Serie A. W tym sezonie troszeczkę gorzej, ale nawiązuje kontakt z czołówką. Napoli na pewno ofensywnie w meczu z Romą, która ma swoje problemy, właśnie zremisowała 1-1 z Juventusem. Środek tabeli. Myślę, że na
na stadionie Świętego Pawła w Neapolu, na którym byłem, słyszałem, co potrafią wyprawiać tamci kibice, których tam 50 tysięcy przychodziło nawet, kiedy grało Napoli w Serie B, więc jakoś stawiam tutaj na kolejne gole Cavaniego. Już podobno ostrzy sobie na niego zęby sam José Mourinho w Realu i stawiam na wynik, zwycięstwo Napoli, wynik 2-0.